jako kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na specjalny program, czyli zabieram Was do lumpeksu oraz na holstego lumpeksu, oczywiście ze stylówkami. Także jeśli interesują Was tego typu programy, zapraszam serdecznie i oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania kanału i przyciśnijcie sobie przycisk powiadomień. Będziecie dostawać wiadomości o kolejnych filmach, których będzie sporo. Normalnie moje treści pojawiają się 2 razy w tygodniu, czasem 3 razy w tygodniu. Najczęściej jest to czwartek, niedziela, czasami wtorek. Także zapraszam Was jeszcze raz i także zapraszam Was na moje media społecznościowe, Instagram, na TikToka oraz na moje Vinted, gdzie pojawiają się rzeczy, które czasami możecie zobaczyć w moich filmach. Także już teraz zapraszam. Kochani, i dzisiejszy program będzie o Gdowie. Zobaczycie dzisiaj lumpeksy, jakie znalazłam w Gdowie i w których czasem kupuję. Będą to 2 lumpeksy Joy oraz taki lumpeks, powiedzmy, takiej niesieciówkowy. Właściwie 2 takie niesieciówkowe lumpeksy. Odwiedziłam w sumie 6 sklepów, ale pokażę Wam tylko 4 z nich. W niektórych nie da się nagrywać, w niektórych po prostu nic ciekawego nie było. Także zobaczycie relacje oraz druga rzecz ważna to to, że polowałam tym razem na specjalne rzeczy. Mianowicie miałam zamówienie dla jednej pani z Ukrainy, dla młodej osoby. Był to rozmiar XXL. No i wiecie, że często sieciówki i sklepy takie typowe są stronnicze wobec osób o większych rozmiarach i ciężko jest takim osobom zakupić ubranie, nawet nowe, a już dopiero używane to stanowi tym bardziej wyzwanie. No i dowiedziałam się, że najlepiej iść na nową dostawę, wtedy takie rzeczy dość szybko się rozchodzą, więc najlepiej jest się udać na otwarcie sklepu, na otwarcie nowej dostawy, natomiast ja tak nie byłam, ale mimo to udało mi się kupić fajne rzeczy i szukałam oczywiście rzeczy w super stanie, bo wiecie, że chciałabym osobom z Ukrainy dać świetne rzeczy, naprawdę nówki i w idealnym stanie, a nie jakieś stare graty. Tak, dlatego zobaczycie oddzielny jakby w tym programie jeszcze haul, prócz relacji z rzeczami, bo musiałam je wcześniej oddać, musiałam je zawieźć dla właśnie tej osoby, więc po prostu już ich tutaj nie mam do pokazania, ale nagrałam Wam wcześniej filmik krótki, pokazując te rzeczy właśnie, które zakupiłam. No i kilka rzeczy będzie też dla mnie, także z nimi zobaczycie normalne stylóweczki. Zapraszam! No i moi drodzy, najpierw chcę Wam tam pokazać przebiteczki, jak jestem już w Gdowie. Dojeżdżałam od strony Wieliczki, więc z tej strony Wam powiem. Bodajże ulica, którą się dojeżdża właśnie do samego centrum Gdowa, to jest ulica Krakowska i na tej ulicy są 4 lumpeksy, o ile dobrze pamiętam, raz, dwa. Tak, ja trafiłam przynajmniej na 4 lumpeksy, jeszcze przed skrzyżowaniem w centrum w Gdowie. I natomiast za tym skrzyżowaniem, idąc w stronę takiego domu handlowego w lewo, jest lumpeks Joy. Schodzi się w taką lekką uliczkę i tam pokazuję Wam z wejścia do sklepu Joy. Już tam można zobaczyć sklep, rzeczy wywieszone przed sklepem i tam był 3 dzień nowej dostawy, była dokładka towaru. I wiecie, że sklep Joy pokazywałam Wam już w Dobczycach, więc to nie jest całkowita nowość, ale to jest kompletnie inny sklep właśnie w Gdowie, ale tej samej sieci, więc zobaczycie w ogóle tutaj relacje z 2 sklepów tej sieci, bo w jednym był właśnie praktycznie nowy towar, w drugim była wyprzedaż po 5 zł. Także najpierw ten sklep, w którym kupiłam w zasadzie tylko jedną rzecz, bo chociaż zobaczcie, tutaj sklep jest dosyć spory, jest fajny asortyment, no ale akurat po prostu nie trafiłam na nic takiego specjalnego dla pani, dla której szukałam rzeczy, dla której właściwie poszłam na te zakupy celowo, ale znalazłam 2 rzeczy dla siebie i jeszcze zobaczycie, tutaj mam przebiteczki z garderoby, bo mierzyłam też taką sukienkę na siebie tam, ale była za duża jednak. Fajne miała wzory, była z wiskozy, ale niestety była na mnie za duża, jak widać tutaj na tej przebitce. No i oczywiście zupełnie nie pasują mi rzeczy, które później do niej mierzę, ale mierzyłam właśnie kamizelkę, którą zobaczycie dzisiaj w holu, oraz bardzo fajny szalik jeszcze tam kupiłam. Właściwie mierzę tam 2 kamizelki. One były w bardzo ładnych pastelowych kolorach i z baby alpaki, czyli z młodej alpaki, z wełny. No i były przecudowne. Jedna różowa była troszeczkę nie dla mnie, jak chodzi o krój. Druga, taka bardziej artystyczna, nieregularna, asymetryczna, jest dosyć fajna.
No i tak jak mówię, kupiłam tam dwie rzeczy i to zobaczycie na samym końcu filmiku razem ze stylówkami. Tymczasem więcej w tym sklepie nie znalazłam, ale polecam Wam ten sklep. Wiecie, że sklep Joy polecałam też właśnie w Dobczycach. I na nowym towarze dosyć są wysokie ceny, nie są jakieś ekstremalne, ale nie jest to też tak tanio. Nie kupiłam tam nic, zresztą nie nastawiałam się na zakupy dla siebie, większych rzeczy tam nie było. Ale tak jak mówię, jest też bardzo fajnie, bo ostatecznie można kupić też na wyprzedaży po 5 zł całkiem fajne rzeczy, które już widzieliście u mnie w programach. No ale tymczasem idziemy dalej i byłam też w takich dwóch lumpeksach, które wjeżdżając do Gdowa od Wieliczki byłyby po Waszej prawej stronie, na samym końcu prawie ulicy, prawie przy skrzyżowaniu już, naprzeciwko budynku policji. Tak tłumaczę, bo może niektóre osoby będą i będą chciały sobie znaleźć. Więc są tam dwa takie lumpeksy, jeden jest na piętrze, wchodzi się w bramę. No i niestety nic ciekawego tam nie było, więc nawet nie będę Wam tutaj specjalnie pokazywać. Drugi jest taki prywatny, mały, ale też było tuż przed dostawą i nic tam nie znalazłam. A więc pomińmy to na razie, nie będziemy tutaj specjalnie na ten temat się rozpowiadać. Idę dalej jakby w kierunku Krakowa teraz, w kierunku Wieliczki, tą właśnie ulicą Krakowską. Czyli po mojej teraz lewej stronie będzie drugi lumpek z Joy. To jest bardzo blisko tamtego. W zasadzie to jest chyba, nie przesadzę, jak to jest gdzieś 200 metrów od drugiego sklepu. I właśnie była tam wyprzedaż po 5 zł. No i miałam dużą nadzieję, że znajdę tam naprawdę fajne rzeczy dla właśnie pani, dla której szukałam ciuszków. Ale niestety, no nic takiego znowu nie znalazłam, natomiast znowu trafiłam na dwie rzeczy dla siebie. Także, moi drodzy, naprawdę byłam bardzo zadowolona, bo trafiłam na naprawdę fajne rzeczy dla siebie. To były rzeczy po piątce, ale... No tak jak mówię, fajne rzeczy takie podomowe i za chwilę też je oczywiście zobaczycie. To jest ta sama sieć, te same ceny, sklepik jest malusieńki przy ulicy zaraz, także naprawdę to jest taka malutka przestrzeń, dużo, dużo mniejsza niż ten poprzedni sklep i no i tak jak mówię, była wyprzedaż, więc na nowym towarze nie wiem jak to tam wygląda, myślę, że podobnie jak w innych sklepach Joy. Natomiast po drugiej stronie ulicy, jeszcze kawałek dalej, znajduje się też taki mały lumpek, którego nie sfilmowałam, bo tam za bardzo nie było warunków do filmowania, kochani. Natomiast pani tam dała mi bardzo fajną cenę, obniżyła mi cenę ponad połowę na rzeczy, które właśnie znalazłam tym razem dla pani właśnie z Ukrainy. No i to są naprawdę fajne rzeczy, które za chwileczkę zobaczycie w moim holu, tym właśnie dla pani z Ukrainy. Kochani, no nie będę Wam tego lumpeksu, jak mówię, pokazywać, ale te wszystkie lumpeksy znajdują się bardzo, bardzo blisko siebie, więc jeśli wybierzecie się do Gdowa, to zachęcam, zajrzyjcie do Joya, zajrzyjcie do tych innych lumpeksów, są naprawdę blisko, wszystko możecie oblecieć w godzinkę, półtorej, wszystkie te sklepy na piechotę nie trzeba nigdzie przejeżdżać, bo one są, tak jak mówię, wszystkie w zasięgu mniej więcej 200 metrów. I kochani, byłam na końcu w takim sklepiku małym po schodkach, na samym jakby tym rynku, w samym centrum, na tym skrzyżowaniu gdowskim. Można powiedzieć, że to jest trochę vis-a-vis kościoła, który tam jest na tym skrzyżowaniu w centrum Gdowa i jest to bardzo fajny lumpeksik. Są tam też nowe rzeczy, można tam kupić i nowe, i używane rzeczy i całkiem podobały mi się te rzeczy. Było dużo markowych, fajnych rzeczy, nowych rzeczy i pani też, dowiedziawszy się, że właśnie będzie to dla osoby z Ukrainy, pani zniżyła mi cenę też ponad połowę tych wszystkich rzeczy, więc byłam bardzo, bardzo zadowolona. No i kochani, znalazłam też świetne rzeczy. Zobaczcie tymczasem, jak ten lumpeksik wygląda. On jest tak pod ziemią, jakby trzeba wejść do sutereny. I macie tam w tej piwniczce jakby sklep, ale całkiem schludny sklepik. Wszystko jest wywieszone na wieszaczkach, jest naprawdę porządek. Pani jest bardzo pomocna, także bardzo było mi miło i bardzo fajnie, że pani taki gest miły w kierunku osób pomocnych, w kierunku osób z Ukrainy uczyniła. Także naprawdę kupiłam świetne rzeczy. Kupiłam tam
też dwie rzeczy dla jednej kobiety, która mieszka u moich rodziców, również mieszka tam właśnie z dzieckiem i z psem. I też dla niej zrobiłam małe zakupy, które Wam pokażę za chwileczkę, też przebiteczkę z nimi. Także polecam Wam ten lumpex, bo naprawdę jest przemiła pani i można tam dorwać fajne perełki, naprawdę fajne perełki. Zobaczcie, tutaj pokazuję Wam też tam tablicę w jednym miejscu z nazwą tego lumpexu, bo to nie jest jakaś taka sieciówka czy nazwa, która od razu wpada w ucho, więc po prostu zobaczcie sobie tam, jak to wygląda, to wejście do tego sklepiku. Schodzimy, tak jak mówię, w dół po schodkach. No i zachęcam Was serdecznie, bo naprawdę warto tam zajrzeć. Kupiłam tam też jedną rzecz dla siebie. Także, kochani, przechodzimy już teraz do hola, a na samym początku właśnie pokażę Wam przebitkę z rzeczami dla właśnie gościa moich rodziców. Kochani, pokazuję Wam teraz dwie rzeczy, które kupiłam dla pani, która jest u moich rodziców. Pani z moim dzieckiem i z pieskiem. No i właśnie też brakuje oczywiście jej rzeczy. Jak wiecie, że ci ludzie nieraz musieli uciekać w czasie alarmu i się po prostu ewakuować. No i kupiłam taką bardzo fajną bluzę. Zobaczcie, ona ma taki ściągacz na dole, ale jest mega fajnej jakości. Przepraszam, tu widać strasznie paprochy, chyba jest czarna. No i się nazbierało na niej, ale jest ogólnie bardzo, bardzo dobrym stanie. Nie, pod światło się tego nie da zobaczyć. Muszę Wam to jakoś sfokusować, bo wygląda jak szara i zniszczona. O, teraz widać. W rzeczywistości jest całkiem właśnie fajna jakość tej bluzy. Taka gruba, jeszcze tutaj ma taki pasek jakby na mankiecie. No i fajna jest z kapturem i to jest co prawda bluza Primark, ale naprawdę nowa. Naprawdę nowa i ma fajny skład, bo to jest bawełna, więc w ogóle super, super i takie rzeczy są właśnie potrzebne, wygodne, domowe, ale też dobrej jakości. W sensie, no wiadomo, że Primark to nie jest jakaś mega super jakość, ale z drugiej strony rzecz jest nowa i naprawdę wygląda spoko, wygląda w porządku. I kupiłam też bardzo fajną koszulkę marki Canvas, nowiutka jest, naprawdę jest po prostu funkielnówka, jak to mówią brzydko. Świetna koszulka, taka, no można i normalnie ją nosić, jak ktoś lubi taki styl bardziej luzacki i też sobie na przykład jako koszulę nocną Empowered Women. Ha, kobiety, które mają moc. Bardzo fajnie, taka feministyczna lekko koszulka, ale uniwersalna, biała, myślę, że będzie się fajnie sprawdzać. Chodziło mi tutaj głównie, żeby to były takie prawie nowe rzeczy i po prostu całkiem niezłej jakości. Jak widzicie, właśnie była to bluza, bardzo fajna bluza. Co prawda nie przepadam za Primarkiem, ale ta bluza mi się spodobała i ceny były bardzo, bardzo przystępne. No, a teraz przechodzimy do hola, właściwie do przyczyny tych wszystkich zakupów, czyli zakupów dla młodej matki, na których spędziłam dosyć sporo czasu w tym gnowie. No i zobaczcie teraz ten haul i te rzeczy, które Wam tam pokazuję. Mam tutaj kilka rzeczy, które kupiłam dla pewnej dziewczyny. Dostałam takie, powiedzmy, zlecenie, żeby znaleźć rzeczy, bo niełatwo jest znaleźć rzeczy w rozmiarze XXL. Wiecie, że no, takie rozmiary ekstremalne, czy bardzo małe, czy bardzo duże, to naprawdę jest spory problem, ale najtrudniej jest właśnie z dużymi rozmiarami, no bo no niestety firmy często nie biorą pod uwagę, że ludzie są w różnych rozmiarach. Bardzo dużo jest takich szytych, wszystko tak samo, nawet teraz tych one size, ale nie są aż tak duże też. W związku z tym pokażę Wam teraz, co udało mi się znaleźć właśnie, a jest to osoba młoda, 28 lat. Pokażę Wam kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest piżamka i słuchajcie, tam pokazywałam Wam ten sklepik mały i dostałam super ceny od pani. Wszystkie te rzeczy były naprawdę dosyć drogie, bo niektóre są całkiem nowe i ja zapłaciłam za nie nie więcej niż 10 zł. Przepraszam, 10-15 zł. Ale jest taka prawie nowa koszulka, widzicie? I ona kosztowała jedynie 5 zł. Całkiem fajna, fajna bawełna. Zobaczcie, to jest w super stanie. Naprawdę bardzo dobry stan. I ta koszulka jest przewidziana jako piżamka, bo druga rzecz, którą kupiłam w zestawie, jak gdyby, chociaż to nie jest zestaw, to są spodnie od piżamy. Nowe, zobaczcie, z metką. I za te spodenki zapłaciłam 15, nie, dyszkę, bo to jest 20 zł, a zapłaciłam za nie dyszkę, więc super, rozmiar
44, 46, właśnie XXL i to jest FNF, nowe spodnie. Mamy nadzieję, że będą dobre. jest nadzieja. W każdym razie myślę, że superowa piżamka to jest bawełna z wiskozą, a koszulka jest 100% bawełna. Także myślę, że całkiem fajny zestawik. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, jak się Wam te rzeczy będą podobały. Idę dalej. Będę odkładać na bok. Kochani, kupiłam bardzo fajną bluzkę w musztardowym kolorze. Ona jest z Primarka. No tak oglądałam ją, bo wiecie, że ja mam taki specyficzny stosunek do rzeczy z Primarka. Była nowa i bardzo mi się spodobała i też zapłaciłam za tą bluzkę około dyszki. Coś w tym rodzaju. No i zobaczcie, jest to bluzka dosyć spora. Taka w dodatku oversize'owa w takim kroju. Naprawdę myślę, że fajna rzecz, taka nowoczesna. Będzie do jakichś wysokich stanów spoko wyglądała. No i następna rzecz to spodnie. No i znowu ze spodniami w takich rozmiarach jest problem, ale naprawdę znalazłam bardzo spoko spodnie. Zobaczcie, czarne. Takie teraz są modne, wiecie, tutaj są te zakładki u góry, szerokie nogawki, to są takie krótkawe spodnie na lato, już Wam mówię jaka marka, Evans. No i zobaczcie, one w dodatku mają z tyłu gumę, więc to jest idealne, bo nie ma tutaj dużego ryzyka, że osoba się nie zmieści w to. A ja nie jestem pewna aż tak wymiaru, wiem tylko rozmiar, że XXL, a wymiary takie co do centymetra to nie jestem pewna. No i dlatego zawsze bezpieczniej wziąć coś z gumą albo coś odrobinę oversize'owego, prawda? Także, to są spodenki i te spodenki kosztowały też 15 zł. Mam następnie bluzę, również za chyba 15 zł, czy za dyszkę. I też ta bluza została mi przeceniona z 30 zł, więc super. I zobaczcie, to jest taka obszerna bluza w kolorze szarym. Cedarwood State, więc bardzo fajna marka. No i ona jest rozpinana, więc nawet jeżeli by się nie zapięła, no to można ją nosić jako taką po prostu rozpinaną bluzę. Także myślę, że spoko. Bardzo fajna, zobaczcie tu z bliska, tak wygląda. Taka sportowa bluza z zamkiem. Kolejna rzecz to, oj, tutaj już byłam w drugim sklepiku, którego Wam tam nie pokazałam, ale on się znajdował na tej samej ulicy Krakowskiej właśnie, na samym, troszkę dalej po stronie prawej. I pani też mi tutaj fajnie spuściła z ceny, też połowa ceny była, zamiast 30 była 15 zł. I zobaczcie, dużego rozmiaru bluza, piękna bluza czerwona i nie ma tu metki, bo została wycięta, ale jest to naprawdę jakościowa bluza. Tutaj pisze XL, ale to jest taka oversize'owa bluza i ona ma 80% bawełny. Zobaczcie, bardzo fajny, grubiutki, taki przyjemny i materiał w super jakości. Także myślę, że to będzie też fajna, taka sportowa rzecz. Nawet jeżeli ktoś nie jest fanem takiego stylu na zewnątrz, to po domu taką bluzę na pewno chętnie będzie nosił, bo jest cieplutka. No i ostatnia rzecz to... Oj! Ostatnia rzecz to taka kurtko-bluza i ona też jest bardzo obszerna, ale bardzo fajna, ma też fajny materiał. Zobaczcie, tu jest taka kapuza, kaptur i ta bluza kosztowała 55 zł, została przeceniona na 50%, a ja ją kupiłam za 15 zł. No i zobaczcie, to jest taki misiu fajny. Tak to wygląda. Uważam, że bardzo fajna rzecz. Teraz na wiosnę zamiast kurtki można takie coś nosić i będzie bardzo fajnie wyglądało. Nie wiem, co Wy sądzicie o tych zakupach, ale mi się wydaje, że jak na to wyzwanie, to całkiem fajnie się mi udało, jak na jedne zakupy oczywiście. Także mam nadzieję, że moje zakupy się Wam podobały. Ja byłam bardzo zadowolona, mam nadzieję, że one się przydadzą, że te rzeczy będą dobre wszystkie i że naprawdę będzie to przydatne. Także kochani, zachęcam Was do pomocy również, jeżeli macie możliwość komuś dopomóc, czy ugościć, czy właśnie wspomóc swoimi jakimiś umiejętnościami, zakupami, pozałatwiać coś dla jakichś osób, które potrzebują pomocy, to zachęcam. Bardzo są potrzebne bagaże. Ja właśnie teraz jestem też w trakcie poszukiwania bagażu dla pań, które przywieźliśmy z granicy i tutaj ulokowaliśmy u nas w sąsiedztwie.
No i właśnie też cały czas zajmuję się trochę tymi rzeczami, ale tymczasem jeszcze chcę Wam pokazać przebiteczki i haul moich rzeczy, które dla siebie kupiłam. Zacznę od początku, czyli zacznę od tych rzeczy ze sklepu Joy, tego pierwszego z nowej dostawy. Kupiłam tam tylko rzeczy na wagę i zobaczcie, kupiłam przepiękny szalik w takim pudrowym różu z kaszmiru i naprawdę to jest kaszmir, jest, no, jest przesuper. Więc zobaczcie, jakie to jest milutkie. I w dodatku tutaj ma takie dwa pomponiki z futerka naturalnego, z takiego króliczka. Śliczny jest po prostu, przepiękny kolor. Właśnie tak jak mówię, w pudrowym różu. I ostatnio mam zajawkę w ogóle na różowy, na takie pastele, bo idzie wiosna i chcę, wiecie, trochę się tak odświeżyć, te kolory takie już radośniejsze nosić. Kupiłam fajną kurtkę też, to zobaczycie w następnym haulu, właśnie w takich barwach pastelowych, taką bluzę. No ale tymczasem ten przepiękny szaliczek pokażę Wam zaraz w stylóweczkach. A właściwie od razu Wam pokażę. Jedno to do tego ubrania, które mam na sobie, tak po prostu założone do tych spodni, do tego golfika i po prostu tak to wygląda. I zamierzam to nosić właśnie w takim zestawieniu z pastelami, czy z żółtym, czy z niebieskim, tak jak tutaj. Drugie zestawienie to będzie to samo, tylko te same spodnie, ale pudrowo-różowy sweterek z ostatniego hola, który widzieliście i też właśnie z tym przepięknym szaliczkiem. I do tego można założyć żakiet. Ja tutaj użyłam mojego tego, wiecie, oversize'owego żakietu. Na razie jest zimno, nie da się całkiem zrezygnować z kurtki, ale ciepły sweter i taki żakiet oraz szal już jak niedługo, za tydzień, dwa tygodnie będzie można spokojnie sobie nosić właśnie w takim zestawieniu, z takim czy płaszczykiem, czy jakimś takim, taką marynarą właśnie, czy kurtką, jak macie, bluzą, to będzie fajnie wyglądać. Ciekawa jestem, jak się Wam podobają te zestawienia. Mnie się ten zestaw kolorów bardzo podoba, jest tak przyjemny, jakiś taki miły dla oka i dla serca. No i kolejny zestaw to jeansy, takie washed out, adidasy, czy raczej można powiedzieć sneakery, niebieski sweter, też mój taki jeden z moich ulubionych i właśnie znowuż ten szalik, który nawiązuje tutaj do tych butów sportowych. Szalik będzie też pasował właśnie do wszelkich dodatków, czy to bym miała torbę jakąś, czy na przykład właśnie inny sweterek, różowy pasek, czy sneakery, które niedługo u mnie zobaczycie, bo sobie też zakupiłam na Vinted bardzo fajne sneakery w takim pudrowym różu i takie stylówki zobaczycie już w kolejnym filmiku. Ale tymczasem wydaje mi się, że też jest to bardzo fajny zestaw, taki właśnie sportowy, taki młodzieżowy, wygodny i zastanawiam się nawet, czy jutro tak nie pójść, bo jutro mam taki ciężki dzień w szkole, będę nagrywać film z dziećmi, z przedstawienia, będziemy zaczynać filmowanie i to jest dla mnie takie, wiecie, wyzwanie. Muszę być wygodnie, komfortowo, ciepło, przyjemnie ubrana, żebym mogła ten cały dzień do późnego popołudnia przetrwać. Trzymajcie kciuki, koniecznie. Kochani, i tak, właśnie ten szalik. No i teraz druga rzecz, którą kupiłam na wagę. Kamizelkę też właśnie z takiej baby alpaki. Zobaczcie, jaka jest fajna. I to jest robiona na drutach, ale pokażę Wam tu przebitki, ma przepiękne guziczki, takie, nie zobaczycie tego, ale w takim jakby identycznym kolorze i w bardzo fajnym takim wzorze, takie perłowe guziczki. No i zobaczcie, jak to jest świetnie zrobione, ma takie asymetryczne właśnie jakby ogony i ona fajnie wygląda do wąskich spodni i do golfa moim zdaniem, zresztą do body też by fajnie wyglądała. Trochę przysłania tutaj, żeby nie być tak odsłoniętym, a z drugiej strony, jeżeli ktoś by miał trochę za duże boczki, to tutaj markuje lekko, maskuje. No i tak sobie to powiewa artystycznie, mi się to bardzo podoba. Jeszcze ja bym tutaj jakiś naszyjnik dołożyła. No, ale w każdym razie bardzo, bardzo fajna rzecz. Myślę, że fajnie by wyglądała też może do spodni dzwonów. Spróbujemy, bo też jedne kupiłam, więc może już w następnym filmiku to zobaczycie również z tą kamizelką. No i oczywiście taka kamizelka raczej solo. Można ją zamotać w roli szalika i włożyć marynarkę, a później jak jest nam za ciepło w marynarce, to sobie właśnie zmienić na taką kamizelę fajną. No, a kiedy będzie już dostatecznie ciepło, to sama kamizelka też nam fajnie
może tu ocieplić. Także fajna rzecz i kosztowała mnie 6 zł, bo to było na wagę. Tak jak mówię, a to jest bardzo lekkie. Taka wełenka naturalna, cieniutka, delikatna, jest lekka i nie kosztuje to dużo. Także słuchajcie, zapłaciłam za te dwie rzeczy chyba niecałe 20 zł. Tak, coś w tych granicach za szalik i za ten kardiganik, za tą kamizelkę zapłaciłam w granicach 20 zł. No i tak jak mówię, jeszcze kupiłam kilka rzeczy dla siebie. Prócz tego w tym sklepie Joy, ale wyprzedażowym, czyli tam, gdzie mamy 5 zł, tam gdzie było, kupiłam sobie bardzo fajne leginsy i z dużą zawartością bawełny, co jest bardzo fajne, bo leginsy na przykład welurowe często są sztuczne, czego ja bardzo nie lubię. I to są leginsy marki Esmara, tutaj widać, więc takie wiecie, znacie tą markę na pewno, bo wiecie, że w jednym z popularnych sklepów ją można kupić, ale naprawdę są spoko, mają tak jakby wyższy stan i mają przepiękny kolor właśnie takiego wina czerwonego, są takie jakby sztruksowe z wyglądu, naprawdę świetne są i właśnie mają dużą zawartość bawełny i to jest idealna rzecz dla mnie po domu. Ja to będę używać jako dres z taką bluzą moją welurową z kapturem. Pokażę Wam teraz przebiteczkę, którą sobie zrobiłam w sypialni u mnie wczoraj właśnie, jak włożyłam sobie to w roli dresu i to jest super, super wygodne, cieplutkie, to są takie leginsy bardziej na zimę. No i jak tam widzicie, właśnie mam do tego taką tą obszerną bluzę, bardzo przyjemną, szenilową, z dużą zawartością wiskozy, z kapturem. No i do tego te leginsy. Jest super strój domowy, naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego stroju, z tego nabytku, bo to będzie przemiłe i przytulne właśnie, szczególnie w zimie i na takie zimne pory roku. No i kolejna rzecz za piątkę to bluza i też jest właśnie welurowa i też zawiera 80% bawełny, co jest super, naprawdę, bo to jest jednak w większości naturalne i to jest XS i firma taka to jest chyba jakaś skandynawska, a z takim kółkiem u góry, tak, dokładnie, 80% bawełny to jest i ona ma taki łódkowy dekolt i takie lekko rozszerzane rękawki, zobaczcie jak to tu wygląda. Takie śmieszne rękawki ma, ale bardzo fajnie się to nosi, tylko trzeba mieć tu jakiś podkoszulek, na przykład na ramionczkach, bo trochę tutaj może być chłodno w ramion. Ale to jest i tak na wiosnę bluza, bo ona nie jest aż tak ciepła. Ona jest z weluru, ale to jest tak na teraz, to nie jest taki zimowy ciuch, który się zapatulimy. Bardzo fajna rzecz i znowu tą bluzę ja sobie przymierzam tutaj, zobaczcie, w przebitce do moich welurowych spodni, takich domowych, takich dresów jakby z wiskozy i jedwabiu. Prawie identycznym kolorze i też te spodnie są przewygodne, przemięciutkie i właśnie idealne do tej bluzy i kolorem, i stylem. I to jest mój taki drugi dres. No i właśnie w ten sposób stworzyłam sobie takie dwa zestawy dresowe kolejne właśnie w takim kolorze wina. No kochani, no i to są moje ciuchy. Jeszcze mam jedną rzecz w tym sklepie, co mówiłam, że pani mi dała też fajną cenę i kupiłam tam w takim tym podziemiu, że tak powiem, na skrzyżowaniu, kupiłam przesuperową torebkę. To jest torebka vintage, już Wam mówię, z Salisbury's, więc amerykańska. Kosztowała pierwotnie 15 zł, ale dostałam też taki miły gest z Pani strony, kupiłam kilka rzeczy w sklepie i dostałam też połowę ceny od Pani, więc 7 zł. Zobaczcie, jaka piękna welurowa torebka z takim specjalnym wzorem, na takim sznureczku i ma bardzo fajne takie w stylu retro, tutaj zapięcie, tam jest taki magnesik, ale tutaj ma takie jakby taką ozdobę złotą z perełką. Dla Was zmierzyłam tutaj z moimi takimi spodenkami, które też ostatnio widzieliście, tymi welurowymi z Next, z Body, z rajstopami, czyli taka świąteczno-wystrzałowa stylowa, imprezowa stylowa i właśnie do takich tego typu rzeczy ta torebka będzie pięknie wyglądała, ale do też wielu innych, bo ja, jak wiecie, mam bardzo dużo to rzeczy w bordowym kolorze wina, na przykład taką sukienkę też będzie fajnie, to zobaczcie jak ładnie to kolorystycznie pasuje do takich sukieneczek, które zawierają elementy właśnie takiego fioletu, śliwki, a naprawdę mam ich sporo, nawet tą moją sukienkę od
Diane von Furstenberg też takiej kolorystyce też będzie fajnie taka torebeczka pasowała. Jest przeurocza po prostu. Zobaczcie, jaka jest kochana. Także bardzo fajne, małe zakupy dla mnie, ale fajne, ale jestem przede wszystkim zadowolona, że udało mi się kupić wszystko, co chciałam, co zamierzałam kupić dla innych osób potrzebujących. Także kochani, zachęcam Was już do zajrzenia do następnego mojego filmiku, bo będzie to super, super, superowy haul lumpeksowy w nowych trendach z mega superowymi rzeczami. Już się powtarzam, ale przepiękne rzeczy, dużo nowych rzeczy kupiłam z metkami, ale w lumpeksie. Będzie też coś z Vinted, także to będzie taki modowy haul lumpeksowy. Zapraszam Was za kilka dni. Do zobaczenia. Cześć. Pozdrawiam.